Podczas briefingu prasowego przedstawiono zestawienie dotyczące oświaty za lata 2012-2017. Wynika z niego, że w ostatnim roku na oświatę miasto wydaje ponad 20 milionów więcej przy prawie niezmienionej ilości uczniów. Liczba uczniów praktycznie się nie zmienia. Natomiast jak sami Państwo widzicie, 20 milionów więcej wydaliśmy na oświatę i teraz rodzice uczniów i nauczyciele mogą sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście te 20 milionów zaowocowało w pracy naszych placówek, czy nauczyciele są zadowoleni z pensji, które otrzymują. Roczne utrzymanie jednego ucznia w szkole przeciętnie kosztuje ponad 9 tysięcy złotych, co jest o 2 tysiące więcej niż w 2013 roku. Nie sztuką jest wydawać pieniądze, sztuką jest tak je wydawać, żeby one po prostu przynosiły jak największe owoce. I nie jest też naszym celem, aby ograniczać wydatki tutaj w naszym budżecie na oświatę, ale celem naszym jest, aby one były racjonalnie wykorzystane. PiS chce docenienia kreatywnych i zaangażowanych nauczycieli i wychowawców oraz lepszej współpracy z rodzicami uczniów. Wszystkim zależy nam na wykształconym społeczeństwie i o to zabiegamy, ale również, żeby móc wykształcić, trzeba inwestować. I jeżeli chodzi o nauczycieli, zabiegamy o to, żeby ten nauczyciel był aktywny, nauczyciel, który posiada umiejętności, aby móc przekazać wiedzę swoim uczniom, ale też nauczyciel doceniany. Chodzi mi tutaj o, jeżeli mogę powiedzieć, o dodatek wychowawcy dla nauczycieli, o zwiększenie takiego dodatku, również dodatku motywacyjnego. Zdaniem zebranych szkoła powinna na tyle dobrze uczyć, by uczniowie nie musieli nagminnie korzystać z korepetycji. Szkoła powinna spełniać swoją rolę. Szkoła powinna kształcić na wysokim poziomie i mamy do tego specjalistów, mamy do tego warunki. Trzeba tylko po prostu zweryfikować pewne sytuacje, które w szkole istnieją. Chcą również lepszego wyposażenia pracowni dostosowanej do przedmiotów, na przykład językowych czy klasopracowni chemicznych lub biologicznych. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o klasopracownię do nauki informatyki, prawda? Zależy nam na tym, żeby te pracownie były wyposażone w sprzęt komputerowy, w odpowiedni sprzęt komputerowy. Dzięki właśnie temu sprzętowi uczniowie będą mogli realizować zajęcia z technologii informacyjnej, co jest bardzo ważne. Również zależy nam na tym, żeby łącze internetowe, żeby te komputery posiadały odpowiednie łącze internetowe. To też pozwoli uczniom na komunikację. Wiadomo, że wszystko kosztuje. Będziemy zabiegać, tak jak Pani wspomniała tutaj, o dofinansowaniu z programów rządowych i nasuwa mi się taki jeden program tutaj, Aktywna Tablica, gdzie właśnie rząd proponuje dofinansowanie dla szkół podstawowych na zakup odpowiedniego sprzętu multimedialnego. PiS będzie dążył do zacieśnienia współpracy z uczelniami wyższymi i ośrodkami kultury.